Edyta Nawrocka, witam Państwa 12 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Brak gwarancji zapłaty to powód, dlaczego firma Budopol odstąpiła od dalszej budowy kompleksu Aqua Zdrój. Budopol opuścił plac budowy, prace nadal prowadzą podwykonawcy. We wtorek do Aqua Zdroju wpłynęło pismo od lidera konsorcjum PBU Budopol SA budującego kompleks turystyczno-sportowy Aqua Zdrój o odstąpieniu od umowy. Budopol nie będzie kontynuował prac. W oświadczeniu wydanym przez firmę czytamy m.in. Przeszkodą dla dalszej realizacji robót budowlanych jest brak gwarancji zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy. W świetle powszechnie dostępnej informacji o trudnej sytuacji finansowej miasta Wałbrzycha i jego spółek udzielenie wykonawcy gwarancji zapłaty jest koniecznym warunkiem kontynuowania robót. Brak gwarancji zapłaty upoważnia wykonawcę do odstąpienia od umowy w obronie interesów finansowych nie tylko swoich, ale również podwykonawców robót. Jedną z przyczyn, dla których wykonawca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, było złamanie przez zamawiającego zapisów ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 31 stycznia 2012 roku w odniesieniu do kar umownych, których naliczanie zostało przez sąd zawieszone. Spółka dysponuje w pełne zabezpieczenie posiada finansowe w 100%. Od początku budowy, czyli od roku 2000, od czerwca 2010 roku do dnia dzisiejszego realizowaliśmy wszystkie faktury w terminie. Posiadamy pełne zabezpieczenie na zakończenie inwestycji, to jest kwota 36 milionów i takiego niebezpieczeństwa absolutnie nie było, nie ma i nie będzie. Traktujemy to jako pretekst, który tutaj zastosował nasz partner, lider konsorcjum, w celu uniknięcia jakby konsekwencji wynikających z opóźnień na budowie. Budopol został wezwany do wznowienia prac na budowie do końca tego tygodnia. Oczywiście też musimy być przygotowani na taki scenariusz i na taki zbieg wypadków. W związku z powyższym 17 września jest posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Aqua Zdrój. W poniedziałek będziemy analizować sytuację i będziemy podejmować tutaj następne kroki związane ze stanem faktycznym. Oczywiście jesteśmy przygotowani również na ten scenariusz realizacji kontraktu bez Budopolu. Jak zapewnił nas Bogdan Stanek, w tej chwili na budowie pracują podwykonawcy. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich firm pracujących na budowie. Do rozmów zaproszony został również Budopol. Jeżeli firma nie wznowi prac, rozpisany zostanie nowy przetarg. Pełną treść oświadczeń obu stron sporu przeczytać można na portalu wałbrzych24.com. O szczegółach związanych z dalszymi etapami realizacji inwestycji poinformujemy Państwa na początku przyszłego tygodnia. Już w najbliższy weekend mieszkańcy Wałbrzycha i okolic będą mogli podziwiać widowiskowe zmagania motocyklistów. Przed nami szósta edycja zawodów Moto Hauda, która po raz pierwszy jest podwójną eliminacją mistrzostw strefy Polski Zachodniej. Zapraszamy na kolejną edycję Moto Haudy. Tym razem będzie to Puchar Polski, także spodziewamy się zawodników z rejonów Polski, którzy jeszcze u nas nie gościli. Zapowiedzieli się zawodnicy z Łodzi, z Warszawy, także mamy tutaj dla nich niezłą niespodziankę w postaci bardzo atrakcyjnej trasy. Mam nadzieję, że te górzyste tereny zrobią na nich wrażenie. W niedzielę 16 września odbędzie się również równolegle runda Pucharu Polski w cross country. Atrakcją dla miłośników ewolucji motocyklowych będzie zorganizowany na terenie Galerii Wiktoria dwudniowy pokaz FMX Freestyle z udziałem czterech najlepszych polskich zawodników, w tym Bartłomieja Ogłazy, Artura Puzio i Piotra Potaczało. Pokazy rozpoczną się o godzinie 14 i potrwają do 19, co godzinę po 10-15 minut. W tej chwili dwóch Polaków robi backflipy i różne takie ewolucje na światowym poziomie. Będą skakać na odległość 26 metrów, wysokość 3-4 piętra, także tutaj na pewno emocji nie zabraknie. Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motosportu Chełmiec zaczynało przygodę z motohaudą 2 lata temu. Wtedy była to lokalna impreza o puchar prezydenta miasta. W krótkim czasie udało się stworzyć imprezę na poziomie ogólnopolskim ze względu m.in. na bardzo ciekawą lokalizację wałbrzyskich tras na hałdach i terenach pokopalnianych. Trasa będzie jeszcze bardziej wykorzystana, hałda, będą dodatkowe zjazdy, podjazdy. Tak jak mówiłem, chcemy zrobić bardzo duże wrażenie na przyjezdnych, na osobach, które pierwszy raz będą uczestniczyć w tych zawodach i wszystko pod tym kątem, żeby wywieźli stąd jak najlepsze wrażenia. W Wałbrzychu były kiedyś bogate tradycje sportów motocyklowych. W latach 50. mieliśmy zawody żużlowe, a Górnik Wałbrzych organizował uliczne wyścigi motocyklowe. Teraz jest szansa na odtworzenie dawnych tradycji i zarazem na zapobieżenie narastającemu groźnemu zjawisku młodych ludzi, którzy rozjeżdżają leśne i górskie drogi na motocyklach i quadach.
W tym roku każda gmina będzie zobligowana wskazać tereny do uprawiania turystyki motocyklowej, tak jak to było kilka lat temu z trasami dla rowerzystów. Chełmiec ma już pomysły na rozwijanie aktywnej turystyki motocyklowej i quadowej, bo liczba właścicieli tych pojazdów wzrasta błyskawicznie, a nie ma dla nich zbyt wielu ofert. Sobięcin ma się w tych planach stać wałbrzyską dzielnicą motocrossu. Już w październiku klub chce tam zorganizować dużą imprezę o nazwie King of Sobięcin. W przyszłym roku może też u nas powstać pełnowymiarowy tor motocrossowy. W najbliższy piątek w Filharmonii Sudeckiej odbędzie się koncert z udziałem Janusza Radka. Artysta zawitał już do Wałbrzycha i wraz z orkiestrą symfoniczną przygotowuje się do tego wydarzenia. Janusz Radek jest wokalistą i aktorem teatralnych inscenizacji muzycznych. Urodził się w Starachowicach, studiował w Krakowie, jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesjonalne śpiewanie rozpoczął w 1990 roku na 17 ogólnopolskich spotkaniach zamkowych Śpiewajmy poezję w Olsztynie, gdzie zdobył pierwszą nagrodę – Lirę Orfeusza. Zaczynał od klimatów poetyckich, komponował piosenki do tekstów Bolesława Leśmiana czy Leopolda Staffa. W latach 1994-95 współtworzył krakowski kabaret Zielone Szkiełko. Śpiewał też w zespołach rockowych i punk rockowych. Podczas koncertu Filharmonii Sudeckiej usłyszymy w jego wykonaniu m.in. piosenki Czesława Niemena, Seweryna Krajewskiego, Ewy Demarczyk czy Marka Grechuty. Bob Dylan powiedziałby, że to są piosenki tradycyjne. I po części są to takie piosenki, których Państwo już nie usłyszycie. Myślę, że to jest zdecydowanie więcej niż tylko jeden zapętlony beat, do którego się śpiewa dwie formy wokalne, czyli piosenki, które mają w swojej budowie zwrotkę, refren, formę przejściową, gdzie jest melodia, gdzie jest bardzo ciekawy tekst, który opowiada o świecie i o ludziach. W ogóle to jest coś takiego wartościującego w ogóle formę piosenki, co ja przez całe swoje tam 15-letnie życie artystyczne staram się udowadniać, że piosenka jednak niezależnie od czasów i mood jest wartościowa, no, jest jakimś drogowskazem w życiu też, dla mnie przynajmniej. Artysta zaraz po przybyciu do Wałbrzycha udał się na pierwszą próbę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej. Jego pierwsze wrażenie ze spotkania z muzykami było bardzo dobre. Ludzie jak są zaangażowani i chce im się grać, a nie odgrywać, to wtedy piosenka nabiera barw i jest czytelna, jest piosenką, czyli czymś, co ma ludzi bawić, wzruszać i się ocierać między taką formą estradową, a czymś, co jest już takim przeciągiem do muzyki. Więc ja się lubię bawić w takie przejścia i dobrze się w tym czuję. Dyrektor Filharmonii Sudeckiej Jerzy Kosek był pod wrażeniem umiejętności wokalnych Janusza Radka i zapewnił, że nadchodzący koncert będzie wyjątkowym wydarzeniem. Te piosenki wymagają takiego kunsztu wokalnego, który rzadko kiedy jest w jakichś trudnych operach czy ariach operowych. Janusz dysponuje takim głosem i taką techniką, że to naprawdę to widziałem po muzykach orkiestry, że im słuchając go, czasami się aż buzia otwierała, bo to robi ogromne wrażenie. Koncert odbędzie się w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w piątek o godzinie 19. Rzuć między nas najdłuższy ląd. Na najbliższy weekend zapraszamy do Stadniny Ogierów w Książu na spektakl, który jest ostatnią naszą premierą. Spektakl, który po raz kolejny pokazał, że można się w teatrze kłócić i się nie zgadzać. To znaczy spektakl, który jest, okazuje się, najbardziej kontrowersyjny w przeciągu wielu sezonów, które tutaj już spędziliśmy razem. Królowa Śniegu Aśki Grochulskiej i Michała Borczucha w reżyserii Michała Borczucha w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Spektakl jakby na nowo odczytuje baśń znaną powszechnie Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu w anturażu Stadniny Ogierów w Książu, gdzie zamiast
śniegu, do panującego w Królowie Śniegu mamy ziemię, która leży i po której zazwyczaj chodzą konie, a widzowie będą mogli znaleźć się w tej przestrzeni. Jeżeli nie pierwszy raz, no to na pewno pierwszy raz w takiej odsłonie, dlatego też będzie bardzo miło nam gościć Państwa. Również młodzież oraz seniorzy mogą wziąć udział w wykładach, warsztatach i zajęciach akademickich. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa ruszają kolejne edycje Uniwersytetu I i III wieku. Od października rozpoczyna się semestr zimowy w Wałbrzyskiej Uczelni Wyższej. Uniwersytet I wieku skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Spotkania, które odbywają się w co drugą sobotę, są okazją do sprawdzenia się w roli przyszłego studenta oraz zadecydowania o przyszłej drodze zawodowej. W czwartej edycji Uniwersytetu zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatowej. Dominują oczywiście trzy profile: społeczno-prawny, humanistyczny, językowy, ale również mamy zajęcia z matematyki, elementy ekonomii, zajęcia z profilu przyrodniczego w laboratoriach biochemicznych, także serdecznie zapraszamy. Za późno na naukę nie jest również dla wałbrzyskich seniorów. Uniwersytet III wieku cieszy się dużą popularnością, czego dowodem jest aż 70 zeszłorocznych absolwentów po 50 roku życia. Zajęcia odbywają się w każdy piątek oraz sobotę i obfitują w warsztaty informatyczne, językowe, artystyczne oraz wycieczki i gimnastykę ogólnoruchową. W tym roku również ofertę kierujemy do Państwa po 50 roku życia, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania, brać udział w bardzo ciekawych wykładach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, nie tylko z Wałbrzycha, ale z Wrocławia i Opola. Wymagane dokumenty na Uniwersytet I i III wieku dostępne są w Sekretariacie Instytutu Humanistycznego oraz na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja potrwa do 28 września, a dzień później odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.